Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek programu Kuchnia w restauracji Viva Italia. Tak jak w ostatnim odcinku postanowiłem zaprosić Krzysztofa, ponieważ w drugiej części programu będziemy mieli deser, który wymaga, że tak powiem, obecności konkretnej kawy, a kawa musi być świeżo mielona, więc nie wyobrażam sobie zrobić kawy wcześniej, żeby tutaj nam cały aromat jej uleciał. Witam Cię, Krzysztof. Witam serdecznie. Oprócz kawy espresso, którą właśnie będzie robił do tiramisu, tak Państwu zdradzę taki szybki przepis na ten deser, to Krzysztof przygotuje dzisiaj jeszcze inną propozycję kawy. Tak jest. Dwie kawy tak naprawdę. Pierwsza do przystawki, którą przygotowujesz na początek. Kawa o nazwie Tropikalne Orzeźwienie, podawana na zimno na kruszonym lodzie. Drugą kawę, którą przygotuję do deseru, będzie to cappuccino. Cappuccino jest w ogóle kawa nieodzownym elementem właśnie do samego tiramisu, ale o tiramisu trochę później, także Krzysztofa poproszę o zajęcie stanowiska kawowego. Czekam. A ja zajmę się przygotowaniem przekąski. Na pewno znają Państwo taką przekąskę jak caprese. Caprese jest, składa się z sera mozzarella, świeży pomidor, do tego świeże liście bazylii, delikatnie polane albo sosem balsamicznym, albo winegretem. To już zależy od upodobań. Ja postanowiłem takie caprese przygotować dzisiaj na ciepło. Będzie to zapiekany ser właśnie mozzarella z pomidorem, trochę salami pepperoni ze świeżym szpinakiem. Do tej całej przekąski przygotujemy bardzo szybkie grzanki. Z pewnością Państwo, którzy u nas goszczą w naszej restauracji, znają nasze grzanki z naszego wypieku bagietek, ale tym razem Państwu pokażę, jak z ciasta właśnie takiego gotowego do pizzy zrobić bardzo szybkie, efektowne i smaczne przekąski. Będzie nam potrzebny jeden cały pomidor, podobnej wielkości ser mozzarella, kilka liści świeżego szpinaku oraz salami pepperoni. Przygotowałem sobie zapiekacz, w którym będziemy całość zapiekać, oraz już wcześniej Państwu pewnie znany, taka forma nazywa się również Aufstacher, jest używane w cukiernictwie do zapiekania bardzo ładnych form, później całość bardzo ładnie się prezentuje. Taką formę wykładamy wewnątrz pepperoni. Dla osób, które są na diecie wegetariańskiej, oczywiście może być wersja bez salami. Ja postanowiłem wybrać tutaj pepperoni pikantne. Myślę, że całość będzie fajnie smakować. Na wyłożone salami układam kilka liści świeżego szpinaku. Jest już dostępny w sklepach, także to jest już też bez problemu. Staramy się używać ładnych, całych liści, odrywając jednocześnie końcówkę, ponieważ ona jest dosyć twarda i niesympatycznie później wygląda i smakuje. Na tak przygotowaną bazę przygotowujemy teraz na zmianę pomidora z serem mozzarella. I przekładamy. Staramy się dobrze, mocno przycisnąć całość, ponieważ bardzo ładnie nam się zapiecze i będzie tworzyć całą ładną taką formę. Całość powierzchu możemy delikatnie skropić oliwą. To na chwileczkę ostawimy, ponieważ zaraz włożymy to do pieca. Całość pieczemy około 5 do 8 minut w temperaturze 300 stopni. I wspomniane wcześniej grzanki. Z pewnością Państwo znają przepis na ciasto drożdżowe, na swoje przepisy na pizzę, także nie będziemy tutaj zdradzać, ale fajną sprawą jest taki placek do pizzy posmarować czosnkiem startym z oliwą. Sypiemy żółtym serem, dość grubo. Zawijamy to w taką rolatkę i kroimy na takie porcje. Jak Państwo widzą, bardzo efektownie takie grzaneczki wyglądają i jeszcze lepiej smakują. Do takich grzaneczek mogą Państwo przygotować, dodać zioła, zależnie od smaku i gustu. Teraz spróbujemy przełożyć naszą zapiekaną mozzarellę. W momencie, kiedy mozzarella nam przywrze do całej formy, musimy ją delikatnie naciąć
O, i tak wygląda całość zapieczonego caprese. Mała dekoracja też się przyda, ponieważ zawsze to efektownie wygląda. Listek świeżego szpinaku i nasza przekąska jest już gotowa. Zapiekane caprese z peperoni, świeżym szpinakiem i do tego grzanki czosnkowe są gotowe. I do tego? A do tego, tak jak wspomniałem wcześniej, kawa, tropikalne orzeźwienie na zimno. Wlewamy od 20 do 40 ml syropu grenadyny. Jeszcze wypełniamy kruszonym lodem. Grenadyna, to nie wszyscy wiedzą, że to jest syrop bardzo esencjonalny z ziaren owocu granatu. Jakiś czas temu pokazywaliśmy dania sałatki z granatem. Kojarzą Państwo bardzo intensywny czerwony kolor i bardzo słodkie w smaku. Dolewamy Sprite'a bądź 7-Up'a. Wszystko nam się fajnie oddziela. No i wcześniej przygotowane przeze mnie espresso. Do dekoracji karambola, brazylijski owoc z smakiem przypominający nasze zielone jabłko, słomka i gotowe. Wracamy za krótką chwilę, bo zrobimy teraz tiramisu. Witam po krótkiej przerwie. Zapowiadane wcześniej tiramisu. Używamy 3 jajka, do, konkretnie to 3 żółtka, bo tego nas żółtka interesują. Około 250 do 300 gram sera mascarpone. Proszę zwracać uwagę, jakie mascarpone Państwo kupują, ponieważ są różne ceny. Jedno jest oryginalne włoskie, drugie jest nasze krajowe i przyznaję szczerze, że jeżeli chodzi o smak, to w ogóle się nie różnią. Także polecam nasze krajowe produkty. Trzy żółtka będziemy ucierać z cukrem, kryształem, ponieważ tylko kryształ nam się dobrze utrze. No, Państwo na pewno niejednokrotnie robili kogiel-mogiel w dzieciństwie, dzieciom może Państwo robią. Kogiel-mogiel to też jest baza do likieru jajecznego, także z tym myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Trzy czwarte, jedna filiżanka cukru kryształu i ucieramy na gładką masę. Do tak przygotowanej masy dodajemy bezpośrednio właśnie ser mascarpone. I dalej ubijamy. Połączone masy wyglądają tak, żółtka z cukrem i mascarpone. To, że od Państwa zależy, czy Państwo chcą dodać do tego alkoholu ulubiony likier, można dodać czystej wanilii. Ja pokazuję tutaj taki bardzo podstawowy przepis, a jakie smaki Państwo do tego użyją, to już od Państwa zależy, ale najważniejszym jest tutaj kawa. Koniecznie espresso, musi być bardzo mocna. I do tego najlepiej jest dawać likier amaretto. Likier amaretto jest to bardzo intensywny likier, który uzyskuje się z migdałów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą w ogóle, co oznacza samo tiramisu. Są dwie wersje. Pierwsza to w dosłownym tłumaczeniu oznacza w stylu obudź się, ponieważ jest tak słodki i zawiera tyle mocnej kawy, że od razu nam się tak polepsza samopoczucie, budzimy się. A druga wersja jest taka, że po bardzo fajnej, uroczystej kolacji, kiedy narzeczony zaprasza swoją narzeczoną, to pod koniec właśnie podawane jest tiramisu, co jest uważane za umów się ze mną. Jeszcze Państwo niejednokrotnie widzieli pewnie tiramisu robione w formie prostokątów, w formach, w miskach. Ja Państwu pokażę, jak można zrobić to fajnie w pucharkach takich lodowych. Biszkopty moczymy w kawie z dodatkiem amaretto. Zawsze bazą tiramisu jest właśnie na dory biszkopt.
Później układana jest masa. Ponownie warstwa biszkoptów. Deser tiramisu należy podawać bardzo schłodzony. Także dobrze jest stawić taki deser do lodówki. Jak będą Państwo organizować przyjęcie, to na 3 do 4, nawet 5 godzin wcześniej należy taki deser zrobić i wstawić do lodówki. Całość z góry najlepiej jest jeszcze posypać gorzkim kakao. A jaką kawę do tego, Krzysztof, byśmy zaproponowali? Mówiłeś wcześniej o cappuccino. Kawa cappuccino na bazie pojedynczego espresso, gorące mleko uzupełnione dużą ilością piany mlecznej. To poprosimy. Espresso dolewamy gorącym mlekiem. Pianą mleczną. Oczywiście usuwamy bąbelki powietrza, które wytworzyły się na kawie. Dekorujemy kawę kwiatkiem palmy. Może tak to nazwę. Proszę. Posypka z czekolady. Piana, która nam została. Sosem czekoladowym. Przyznaję, że nie polecam Państwu próbować nawet robić takiej kawy w domu, bo tutaj jest cała filozofia, jeżeli chodzi o kawę art. Mleko musi mieć swoją temperaturę, odpowiednie zawartości tłuszczu, odpowiednio spienione. No i sos czekoladowy też ma znaczenie, prawda? Bo oczywiście nie każdy się utrzymuje na powierzchni, niektóre spadają, nie ma możliwości w ogóle malowania tą czekoladą. No i rozciągamy sos czekoladowy, wcześniej rozlany przeze mnie. Bardzo proszę i życzymy smacznego. Dziękuję Ci, Krzysztof, że zgodziłeś się znowu za zaproszenie w naszym programie pokazać sztukę, no nie powiem, artystyczną. No, nie bez kozery nazywa to się kafe art, prawda? Latte art, muszę poprawić. Dobrze, cały czas mówię kafe art, muszę się nauczyć latte art. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy do następnego odcinka. Boom.